morze niesie wiele różnych wspaniałych przyjemności, ale chyba najgenialniejszą są surowe ryby. I nie trzeba być Japończykiem i jeść sushi, żeby docenić zalety surowych ryb. Ja właśnie coś takiego zrobię. Tatara z łososia. Tu mam kawałek pięknego, różowiutkiego, surowego łososia. Aż cieszy oko. Tutaj są zielone oliwki bez pestek. Tutaj są kapary. Tu jest oliwa z oliwek najlepszej jakości z pierwszego tłoczenia. Tutaj jest drobno posiekana cebula, a tutaj są korniszony. I z tego wszystkiego powstanie genialny, genialny tatar. Zaczynamy od siekania, w zasadzie ze skrobania ryby. Proszę spojrzeć, ją się tak tutaj, o, nożem zeskrobuje, w ten sposób zostaną ości w środku. Tak jak zresztą podobnie się robi polędwicę na tatara, polędwicę wołową też się zeskrobuje. Proszę spojrzeć, to jest miękkie jak masło. Ja tak to zeskrobuję, o. I teraz już w zasadzie wystarczy tylko tak bardziej przesiekać. Jeszcze kilka ostatnich ruchów nożem. O, przepraszam, w lewą stopę łaskoczy mnie flądra, a w prawą turbo akurat. To ogromny ruch ryb. Żywy. A tutaj jest ruch ryby nieżywej. Dobrze, i teraz tak przesiekane mięso rzucamy już do miski. I teraz kolejne składniki. Trochę sobie wypłuczę dłoń. Będę potem mniej solił potrawę dzięki temu. Korniszon, tego trzeba dość drobno posiekać. Ja na razie zasłaniam ręką, ale zaraz Państwo zobaczą efekt końcowy. O. Wieje, ale to dobrze, bo przywieje. Nie wiadomo w zasadzie co przywieje, ale coś na pewno przywieje. I teraz go siekamy drobniutko. Niech będzie. Dodajemy korniszona do tego. Okay. Teraz kaparki. Już jest korniszon. Nie za dużo, proszę Państwa, tych składników w ogóle nie za dużo, żeby nie przytłumić smaku surowej ryby. Teraz dokładnie tak samo siekamy kapary. Myślę, że im wystarczy. Dodajemy je do potrawy. Znowu płuczę rękę w morzu i oliwki. O, je trzeba dość bardziej pieczołowicie posiekać, bo już się nie da tutaj tak prestidigitatorsko operować nożem. Teraz przepłynął obok mnie węgorz, ale nie był to węgorz elektryczny, bo nie czuję żadnego mrowienia w nocy. Oliwki posiekane. Zatyka mi trochę oddech, bo taka ilość jodu w powietrzu się unosi, że można by go kroić nożem śmiało i podawać dzieciom albo ludności góralskiej, która cierpi na jego niedobór. Dobrze. Teraz odrobinkę to przemieszamy i teraz cebula drobno posiekana. Tak jak wszystkich składników, nie za dużo też cebuli, żeby nie zagłuszyć smaku ryby. Teraz oliwa z oliwek. Widzą Państwo, jaka jest ciemnozielona, bo to jest oliwa extra vergine, czyli oliwa dziewicza z pierwszego tłoczenia. Oliwy dość sporo, bo tutaj zauważyli Państwo, nie ma jajka, więc oliwa będzie pełnić rolę spoiwa. Coś się tu dzieje za mną. Aha, to jest pandarek, poznaję. Surfowaliśmy razem na Biskajach. Składam się nisko, uszanowanie. Tatar jest prawie gotowy, skosztuje pan, jeszcze tylko go wymieszam. Dobrze, ładnie wygląda. Jedliśmy razem niejedną rybę. Pamięta pan tego ogromnego tuńczyka na Biskajach, co go przyrządzałem na desce. Rozpaliliśmy grilla na desce i surfując podawaliśmy tuńczyka. Dobrze, jest tatar, jeszcze trochę soli. Chce pan pieprzu trochę? Oczywiście. Jest pieprz. Bardzo proszę. Mało słony? Trochę soli chyba jeszcze. A. Leci wszystko tam. No i jak? Dobry. Dobry.
to wciąż biorę. Dziękuję. Dobry. Słyszeli państwo? Dobry. Dobry. No to na razie. Proszę państwa, nie wszyscy wiedzą, a wiedzieć powinni, że w miejscowości Hel żyją foki. One na razie mieszkają w fokarium, ale jest plan Uniwersytetu Gdańskiego zafoczenia całego wybrzeża Bałtyku. I miejmy nadzieję, że już wkrótce foki będą żyły w Bałtyku na wolności. Nasz program już się kończy, a ja muszę jeszcze powiedzieć, że nie nakarmię państwa tak jak karmię foki, więc to wszystko, co my sobie tutaj dzisiaj pokazywaliśmy, państwo muszą gotować sami. Dziękuję bardzo i do widzenia.